Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu WarNews.pl i Zła Ambasada. Dziś naszym gościem Artur Micek, osoba, której chyba przedstawiać nie trzeba, nie pierwszy raz na naszym kanale. Witam cię serdecznie, Arturze. Witam cię, Mateusz, witam wszystkich. Arturze, chcielibyśmy porozmawiać z tobą na temat dwóch kwestii. Pierwsza to oczywiście twoja analiza tego, co może wydarzyć się w najbliższym czasie na froncie ukraińskim. Jak ty jako analityk, osoba, która codziennie bombarduje nas informacjami na temat tego, co dzieje się na Ukrainie, widzi najbliższe tygodnie właśnie na Ukrainie, ewentualnie czy możemy się spodziewać tej wyczekiwanej ofensywy? Ja ci powiem tak. Tak naprawdę jakiś ekspert, prawdziwy ekspert powinien powiedzieć, że wiem wszystko i nie wiem nic. I ja nie ukrywam tego, że mogę powiedzieć wszystkim, że wiem może i sporo, ale też tak naprawdę nie wiem nic, jeśli chodzi o to gdzie, co i kiedy. Jedynie co możemy gdybać, wróżyć tak naprawdę trochę z fusów, wróżyć tak naprawdę trochę z jakichś takich logicznych uwarunkowań, czy to terenowych, czy to wojskowych, czy to związane z infrastrukturą, z kwestiami politycznymi, geopolitycznymi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Odpowiadając na twoje pytanie, po pierwsze, kiedy ruszy ta domniemana ukraińska ofensywa? Ruszy na pewno po pierwsze wtedy, jak wyschnie ziemia, to jest pierwsza kwestia, i są tereny na Ukrainie, gdzie ta ziemia jest po prostu płynącym błotem, załóżmy region Kreminnej, mniej, ale region Bachmutu, region Doniecka, również trochę na Zaporożu. Są obszary, szczególnie w zachodnim terenie Zaporoża, gdzie ta ziemia już trochę wysycha. Więc pierwsza kwestia, pogoda. Pogoda na razie w kwietniu, w maju zapowiada się słoneczna, ciepła. Od drugiej połowy kwietnia prawie bez deszczu, więc na razie oczywiście to są prognozy długoterminowe, to się może zmienić. Więc pierwsza kwestia to jest pogoda. Czyli ja nie spodziewam się wcześniej niż w połowie maja rozpoczęcia takich dużych działań ofensywnych, z tego względu, że po pierwsze nie widać jeszcze koncentracji sił ukraińskich, nie ma nawet żadnych przesłanek. Jeśli takie przesłanki będą, to każdy tutaj osintowiec powinien tego nie publikować. Ja na pewno u siebie tego nie będę publikował, ale mogę na razie stwierdzić, że nie widać oznak jeszcze koncentracji sił w tym obszarze, na który tam w swojej analizie zaznaczyłem, czyli w tym kręgu położonym na zachód od miasta Dniepr i Zaporoże. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, to była właśnie pogoda. Trzecia kwestia, kiedy ruszy ta ofensywa. No, pomału zaczynają się działania w ramach tej pierwszej i drugiej fazy ofensywy, czyli działania psychologiczne, informacyjne, zgrywanie pododdziałów na zapleczu, gromadzenie sił, wycofywanie z frontu jednostek wartościowych, stawianie w to miejsce jakichś elementów pododdziałów mniej wartościowych, świeżo wyszkolonych, które bardziej się będą nadawać do działań defensywnych niż ofensywnych. To już widzimy. To jest ta pierwsza i druga faza przygotowań do podjęcia fazowej ofensywy tak naprawdę. Trzecia faza, spodziewam się, że powinna ruszyć po świętach, czyli to będzie właśnie gromadzenie sił plus już pierwsze próby ukraińskiego rozpoznania bojem, jakieś takie lokalne działania zaczepne, być może jakaś większa operacja ofensywna pod Bachmutem, czyli odciąganie uwagi Rosjan i próba ruszenia ich odwodów, żeby te odwody zaczęły być w ruchu, ponieważ jak są w ruchu, są do łatwiejszego wytropienia i do łatwiejszego trafienia choćby przez drony czy też zestawy HIMARS, tym bardziej również przez artylerię lufową, która ma zasięg do 40 km, jeśli chodzi o kaliber 155 mm. To jest ten kolejny tak naprawdę etap, który powinniśmy obserwować w drugiej połowie kwietnia, początek maja. Wydaje mi się, że czwarty etap, czyli już takie działania bardzo pozorujące, te główne uderzenia ruszą od początku maja do pierwszej połowy maja. Będziemy wtedy świadkami takich działań tutaj pozoracyjnych. Jeśli chodzi o tą główną ofensywę, piątą fazę, czyli te główne uderzenie, które powinno teoretycznie rzucić Rosjan na kolana, spodziewam się, że to może ruszyć gdzieś w drugiej połowie maja, bo to też odpowiada tutaj dostawom sprzętu zachodniego, zgrywaniom jednostek, dostawom amunicji z zachodu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ja się nie boję tego powiedzieć, że to są moje domysły i moje spekulacje, to jest wróżenie z fusów. Ja nie daję na to 100% gwarancji, to jest to, co mi się wydaje, że może mieć miejsce z dotychczasowych doświadczeń, obserwacji.
Na lub... Artur, ale ja muszę się ciebie spytać, bo nie pierwszy raz rozmawiamy. Pamiętasz doskonale, że o tej ofensywie mówimy już tak naprawdę dość długo, bo końcówka tamtego roku, początek tego, to tak naprawdę zmielenie tego tematu od dłuższego czasu. Byli osintowcy, byli analitycy, którzy mówili, że ta ofensywa się zacznie, gdy ta ziemia zamarznie, tak? Co w takim razie przeszkadzało Ukraińcom rozpocząć tą ofensywę, kiedy mieliśmy na wschodzie Ukrainy temperatury minusowe i czy rzeczywiście to były te problemy sprzętowe i oczekiwanie na tą kroplówkę w postaci zachodniego sprzętu? Znaczy, powiem Ci szczerze, tak z perspektywy czasu obiektywnie to oceniając, to ta zmarznięta ziemia była tylko przez chwilę tak naprawdę w okolicach Swatowego, Kreminnej i Bachmutu, chociaż nawet w tym Bachmucie to tak przez chwilę, dosłownie przez tydzień czasu można mówić o takich warunkach sprzyjających działaniom sił ciężkich. Jeśli chodzi o Zaporoże, to tam nie było przez tą zimę w ogóle żadnego okresu, kiedy ziemia była zmarznięta. Może z parę dni się znalazło takich, że rzeczywiście były obszary, gdzie ta ziemia zamarzła, czyli to było zbyt krótkie okno na podjęcie jakichkolwiek działań ofensywnych, to raz, dwa. Ja też się myliłem, bo też się spodziewałem, że Ukraińcy jakoś ograniczoną akcję ofensywną rozpoczną. To nie miało miejsca. Ukraińcy ewidentnie skupili się na defensywie i może im to wyszło na dobre z tego względu, że no Rosjanie wykorzystali okazję, podjęli tą ofensywę. Jak już dobrze wiemy, ta ofensywa raczej w pierwszym etapie działań takich już stricte operacyjnych zakończyła się fiaskiem poza obszarem Bachmutu, gdzie również nie można mówić o zwycięstwie Rosjan. Można mówić o ich stopniowych postępach, a to jest co innego niż zwycięstwo, zwłaszcza, że nie udało się otoczyć miasta, nie udało się jeszcze całego miasta zdobyć. Straty ukraińskie są duże, ale w perspektywie całego frontu liczącego 1000 km, dzisiaj Rosjanie nacierają na froncie szerokości 8 km, gdzie Ukraińcy tracą w każdym tygodniu setki żołnierzy, ale jakkolwiek to brutalnie zabrzmi, Ukraińcy wykrwawiają spore siły rosyjskie, bo to jest prawda, że spore siły rosyjskie, ale też to jest tylko fragment całej armii rosyjskiej i Ukraińcy również angażują ten bardzo mały fragment armii swojej, jaką posiadają. Mało tego, angażują jednostki drugorzutowe, mało znaczące, z wyjątkiem tam paru batalionów, to tak naprawdę walczą jakieś regiony międzynarodowe, walczy obrona terytorialna, walczą elementy świeżo zmobilizowanych batalionów, które tak naprawdę przechodzą chrzest bojowy, więc Ukraińcy tam nie tracą, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale nie tracą tego creme de la creme armii kadrowej. Ja się, Artur, cieszę, że poruszyłeś ten temat, bo mieliśmy okazję, ja nie będę tutaj może nazwiskami czy coś, ale przyjemność rozmawiać z człowiekiem, który jest teraz na Ukrainie i walczy. No i niestety mówi, że w ostatnich tygodniach te straty sił ukraińskich są naprawdę, naprawdę duże. Więc no my cały czas liczymy, ja też zawsze starając się przekazywać informacje analityków takich jak ty, czy po prostu komunikaty, gdzieś wyważyć to. No jak ty jako człowiek, który dzień w dzień to analizuje, czy my możemy naprawdę mówić o znacznie większych stratach strony ukraińskiej w porównaniu do tego, co oni chcą nam przedstawić? W Bachmucie na pewno tak. W Bachmucie i w okolicach Bachmutu na pewno tak i te straty są na pewno duże. Również duże straty były ukraińskie w regionie Kreminnej, bo tam trwały bardzo intensywne działania ofensywne strony rosyjskiej. Ukraińcy rzucili elitarne jednostki powietrzno-desantowe swoje, zresztą Rosjanie też. W tych dwóch obszarach można mówić o dużych stratach, a w Awdiivka też, ale tutaj straty ukraińskie są dużo mniejsze z tego względu, że Ukraińcy bronią się na bardzo dobrze ufortyfikowanym terenie. Bachmut jest w chwili obecnej w takiej sytuacji, też w takim położeniu, że będzie generował duże straty po stronie ukraińskiej, ale i tak te straty są na pewno mniejsze niż po stronie rosyjskiej. To jest raz, dwa. Ja mam bardzo duży szacunek do żołnierzy, czy to polskich, czy to ukraińskich, którzy walczą na froncie, ale oni widzą tylko ten fragment tego frontu. Oni widzą ten fragment, załóżmy, w Bachmucie, gdzie rzeczywiście ponoszą bardzo duże straty. Każda śmierć jest tutaj bezcenna i jest tragedią. Znaczy, każde życie jest bezcenne i każda śmierć jest tragedią, przepraszam. Ale w całym rozrachunku frontu i w całym uwzględnieniu, że Ukraińcy mają prawie milion tam żołnierzy i funkcjonariuszy w mniej lub bardziej zaangażowanych w walkę, no to te straty są stosunkowo małe,
ale na pewno w czasie działań ofensywnych wzrosną wielokrotnie, tak jak po stronie rosyjskiej, tak i po stronie ukraińskiej. Ja się spodziewam, że tu może dojść do takiej sytuacji, że będą dni, kiedy Ukraińcy będą tracić nawet po 1000-1500 zabitych i rannych w jednym dniu walk. Z drugiej strony na pewno straty rosyjskie równie będą duże, nawet może i większe. No, ale jeśli mamy do wyboru osiągnąć sukces strategiczny, który może doprowadzić do zakończenia wojny, czyli na przykład przecięcie korytarza krymskiego, a zmeczować to, choć to jest naprawdę straszne, co mówię, ze śmiercią, nie wiem, 5000 żołnierzy w ciągu 2 tygodni i 20 000 rannych, z czego większość to pewnie lekko rannych, no to bezczynność Ukrainy i cały czas postawa defensywna będzie ich dużo więcej kosztować. No to Artur, o tej trochę bezczynności jeszcze zapytam, bo podobnie jak WarNews.pl, Artur Micek codziennie udostępnia te dane przedstawiane przez Sztab Generalny, tak? Ta ilość zabitych Rosjan, ona w ostatnich dniach cyklicznie się zmniejsza. To możemy to interpretować jako mniejsze natężenie walk, czy jednak, nie wiem, przejście w jakąś wojnę pozycyjną? Jak to ty widzisz? Znaczy ja nawet ostatnio na swojej analizie udostępnionej na Twitterze właśnie pisałem, że na większości odcinków frontu trwa tak zwana wojna pozycyjna, chociaż tak do końca to nie jest wojna pozycyjna, jaką znamy z I wojny światowej. Poza obszarem Bachmutu Rosjanie już za bardzo nie atakują, a Ukraińcy jak wyprowadzają jakieś ataki, to tylko w regionie Adliwki i te ataki są bardzo dobrze przemyślane i nie kończą się tutaj większymi stratami, ponieważ nawet sami Rosjanie nie publikują żadnych materiałów filmowych, które by pokazywały jakieś straty po stronie ukraińskiej. Aby takie były, to na pewno by nie omieszkali je zamieścić w internecie. Intensywność walk spadła, jedna i druga strona przeszła do defensywy. Przykładem tego niech jest obszar Swatowego, Kreminnej, Kupiańska, gdzie tak naprawdę to nawet nosa jedna i druga strona wsi, które zajmuje, to nie wychyla za bardzo. No i czekają. Czekają właśnie. Każda strona czeka na ruch przeciwnika. Tak naprawdę trwa gromadzenie sił, leczenie ran, jak to się mówi, uzupełnianie zapasów. Przy czym wydaje mi się, że strona ukraińska w chwili obecnej robi to z dużo większą intensywnością niż strona rosyjska, która dość mocno zużyła swoje zapasy, środki i siłę żyłą w czasie tej 3-miesięcznej operacji ofensywnej w okresie zimowym, bo to była właśnie operacja ofensywna, która zakończyła się zdobyciem może, nie wiem, 100 kilometrów kwadratowych terenu. Artur, miałem przyjemność rozmawiać jakiś czas temu z naszym kolegą, podpułkownikiem rezerwy Maciejem Korowajem. Wiesz co, sam zauważyłeś na pewno, że ze strony rosyjskiej pojawia się mnóstwo materiałów dotyczących jakichś umocnień, wzmacnianie obrony Półwyspu Krymskiego, rejony jakieś umocnione w obwodzie białogorockim. Jak my to mamy interpretować? Oni naprawdę się tak boją tej kontrofensywy ukraińskiej? Czy może, bo Maciej stwierdził trochę inną jego taką wizję tego konfliktu tych najbliższych tygodni, że jednak Rosjanie chcą może nieco wpuścić Ukraińców na swój teren, a potem jednak wyjąć gdzieś z magazynów nowocześniejszy sprzęt, którego od dawna nie, jednak nie widzimy na froncie? Nie, to ja w to za bardzo nie wierzę, że Rosjanie nagle rzucą jakieś nowoczesne, duże siły zbrojne do kontrofensywy w wypadku ataku ukraińskiego. Oczywiście mają tam rezerwy, mają tutaj odwody i to odwody dobrze wyszkolone, ale to nie są odwody ani to nie są siły, które byłyby w stanie rzucić armię ukraińską nagle na kolana i doprowadzić do ukraińskiej klęski. Absolutnie tak nie myślę. Czy Rosjanie chcą wpuścić Ukraińców w jakąś pułapkę? Na pewno tak, to się zgadzam z tym, ale ja bym nie przeceniał tych możliwości rosyjskich, zwłaszcza, że pamiętajmy o jednej rzeczy, Rosja nie może sobie nadal pozwolić na to, żeby wszystkie najlepsze swoje jednostki wysłać do walki na Ukrainie, bo odsłoni karty w innych regionach swojego tutaj obszaru, a jest dość duży, mimo że na pierwszy rzut oka nie ma zagrożenia. No to jednak oni nie mają tego luksusu, takiego jak Ukraina, że mogą wszystko wysłać do walki, więc ja no, jakiejś mitycznej, wielkiej, rosyjskiej, nowoczesnej armii się nie spodziewam. Po prostu się tego nie spodziewam i spodziewam się na pewno kontrataków rosyjskich, nawet może i silnych, ale żadnej jakiejś wielkiej ofensywy do przynajmniej sierpnia, września to bym się nie spodziewał.
sami widzicie, jakie Rosja ponosi straty. To jest w chwili obecnej prawie już 10 tysięcy potwierdzonych pojazdów, systemów artyleryjskich, potwierdzonych zdjęciami, więc realnie są takie, że te straty są dużo, dużo, dużo większe na pewno. Jeśli chodzi o twoje pytanie, te straty, które są publikowane przez stronę ukraińską, ja je udostępniam, ale też na pewno każdy powinien je trochę przez palce traktować. Ja nie mówię, że to trzeba dzielić przez 3, przez 2, przez, nie wiem, 4. Tak naprawdę jednego dnia te straty mogą być bardziej bliższe prawdzie, drugiego trochę bardziej odległe prawdzie, to raz, a dwa, to nie są straty z jednego dnia, pamiętajmy o tym, to są straty, które napływają na przykład z kilku dni, są gromadzone i publikowane. Czasem pewna jednostka wysyła na przykład raport raz tylko na tydzień. I No, to jest dlatego my też wiele to powtarzamy, wiesz, często się zarzuca, po co też publikujecie, nie wiem, komunikaty Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej. No prawda gdzieś leży po środku, tak? No nie możemy mówić, że Rosjanie też niczego nie niszczą, nie zabijają ukraińskich żołnierzy, więc no takie nie. komunikaty zresztą, które się u ciebie też pojawiają, no muszą być. No nie możemy żyć w jakimś w idealizowanym świecie, że Ukraińcy Tak, tylko i ale wyłącznie. nie mówiłbym, że prawda leży gdzieś w połowie, bo tak naprawdę nawet nie wiemy, gdzie ta prawda leży. No tak, w sumie racja. Artur, muszę cię jeszcze zapytać o kwestię, która poruszyła w ostatnich godzinach Twitter do czerwoności, czyli publikacja New York Timesa i wyciek rzekomo tajnych dokumentów przedstawiających plan ukraińskiej ofensywy. Z czym mamy do czynienia? Co to za dokumenty? Czy jest to fake, czy jednak mówimy o jakimś tam wycieku? Jedni mówią być może o planowanym wycieku. Jak to widzi Artur Micek? Po pierwsze, te dokumenty jakoś tam za wiele nic złego o tej ofensywie ukraińskiej nie robią. Tam nie ma jakiejś takiej tajemniczej wiedzy, która by doprowadziła do tego, że ta ofensywa musi być odwołana. To raz. Dwa. Dane, jakie tam są zawarte, mi się trochę logiki nie trzymają, bo tworzymy na przykład jakąś tam brygadę zmechanizowaną na dobrym zachodnim sprzęcie, dajemy jej haubicę D-30, jak mamy do dyspozycji masę akacji, goździków, mstów i dan, no do ofensywy raczej nie pójdą działa holowane, chyba że to będą 155 mm, więc to mi się nie trzyma kupy. Już parę innych rzeczy też mi się nie trzyma kupy, typu nagle w jednej jednostce mamy T-72 i nowoczesne BWP, a w innej mamy MRAPy i nowoczesne czołgi zachodnie. No to nie trzyma się składu i ładu, jeśli chodzi o taką sztukę wojenną. To raz, w sumie dwa, a trzy. Po co to było puszczone? Bo ja użyłem tego słowa puszczone i też napisałem u siebie na Twitterze, że wydaje mi się, że to jest po prostu element wojny psychologicznej, to jest ten element drugiej fazy przygotowań do ofensywy. Kto to puścił? Czy to Ukraina, czy to Stany Zjednoczone, czy to było jakieś porozumienie, czy to zrobił jakiś Osintowiec albo inna osoba wyznaczona do tego, nie wiadomo przez kogo, która chciała po prostu tutaj namieszać i wprowadzić w błąd stronę rosyjską. Nie wiemy tego. Mi się wydaje, że to jest element dezinformacji, jeśli chodzi o działania tutaj ukraińskie. To nie jest przypadek, że to wyciekło. Tak to uważam. To jest być może właśnie wpuszczenie trochę w maliny Rosjan, pokazanie, że no, choćby ta koncepcja ułożenia tych formacji to jest taka trochę oderwana od rzeczywistości na zasadzie, no jak? Mi się to nie trzyma kupy. Mi się wydaje, że to jest element tutaj działań psychologicznych ze strony albo Ukrainy, albo Zachodu. To jest najbardziej według mnie prawdopodobny scenariusz. Drugi scenariusz to jest jakaś ułańska fantazja, czy to służb rosyjskich, czy to jakiegoś samotnego jeźdźca rosyjskiego, który tutaj stworzył taki, a nie inny dokument. Zwłaszcza, że go tak dość dobrze. Tam, Artur, chyba były też te dwie wersje tego, nie? Bo tam gdzieś Tak. udostępnialiście, że jedna w ogóle, ten sam dokument, ale z inną częścią tabelki. O co tam chodziło? Inne straty były podane ukraińskie. Aha, okej. I to dużo inne straty ukraińskie i zaniżone straty rosyjskie, więc są dwie wersje tego dokumentu. W mojej ocenie to jest, nawet jak Stany Zjednoczone by ogłosiły, że to był wyciek z ich strony i tak dalej, to jest element wojny psychologicznej z Rosją i to jest ten element właśnie przygotowań do ofensywy. W tym coś tam prawdy na pewno jest, ale jest to element też oddziaływania, bo zobacz sobie, że jest stworzone 9 brygad przez Zachód, ale to jest 9 brygad stworzonych przez Zachód, a Ukraińcy swoje brygady też tworzyli i też mają sprzęt i też kupowali sprzęt. Nie ma tam wielu zachodnich systemów.
nie ma wielu, nie ma pojazdów MS-1117, nie ma MRAP-ów tureckich, nie ma automatohaubic DAN, nie ma artylerii rakietowej typu RM-70, nie ma wielu systemów, które Ukraina nabywała, które były systemami nowoczesnymi. Dla mnie to jest fake, jeśli chodzi o bazę materiałową, taką po prostu bazę tutaj merytoryczną, bym powiedział, ale to jest w mojej ocenie działanie psychologiczne ze strony Zachodu, przygotowywanie gruntu pod ofensywę ukraińską i jestem zdania, że takich różnych dziwnych sytuacji, dezinformacji będziemy widzieć coraz więcej. Ja dostrzegam dość wyraźnie już ten element takiej wzmożonej operacji psychologicznej, która jest realizowana na dużo lepszym poziomie przez stronę ukraińską, niż miało to miejsce w przypadku ofensywy na Charków i Cherson. Znaczy tu niewątpliwie pewnie się ze mną zgodzi, że od początku tego konfliktu Ukraińcy tą wojnę taką informacyjną, i to nie mówię nawet o informacyjnej typowo, nie wiem, czy sztabu generalnego, czy rządu, czy tylko tą nawet tą wojnę w internecie tak naprawdę umieją w internety, jak to się mówi, i deklasują troszeczkę Rosjan na tym gruncie. Więc ja podobnie chyba myślę jak ty, no takie chyba budowanie napięcia i trochę presji na stronę rosyjską, żeby po prostu wiedzieli, że się coś szykuje, no ale co z tego wyjdzie, tym bardziej, że to nie, powiedzmy, nie udostępnił jakiś brukowiec, tylko jednak no New York Times, więc no zobaczymy, no dla mnie to pojawił się gdzieś komentarz, nie wiem na którym profilu, że te dokumenty trochę wyglądały jak takie wademekum sportowe, wiesz? No tak, ale pamiętaj takie zasadzie, że rękę myje. New York Times może dostał polecenie od miłej osoby, weźcie to, publikujcie, zróbcie przeciek, a my się odwdzięczymy kiedyś. Tak to działa czasem. No, też tak uważam. Artur, serdecznie Ci dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję, że dasz się jeszcze namówić na kolejne rozmowy. Moim i Państwa gościem był Artur Micek. Zapraszamy oczywiście na media społecznościowe Artura i do zapoznania się z jego najnowszą analizą, którą gorąco pozdrawiamy. Zachęcamy do zostawienia kciuka w górę i do zasubskrybowania kanału warnews.pl. Artur, serdecznie Ci dziękuję. Również dziękuję, miłego dnia wszystkim życzę i wesołych świąt. Cześć, dzięki za oglądanie. Jeszcze raz zachęcam do subskrypcji, a teraz na ekranie widzicie ostatnich 10 subskrybujących. Pozdrawiam.